Od 2000 roku starosta wejherowski Józef Reszke nagradza młode i zdolne osoby za wkład, jaki wnoszą w promocję powiatu wejherowskiego z uwzględnieniem bardzo dobrych wyników w nauce. Istotnym atutem były także osiągnięcia sportowe i artystyczne. Powiatowa Komisja Stypendialna zadecydowała o przyznaniu stypendium 75 osobom, w tym 32 studentom i 43 uczniom. Laureaci otrzymali od 500 do 2000 zł w zależności od wyników i osiągnięć. Przez 14 lat funkcjonowania programu stypendialnego starosty przyznano 242 stypendia studentom oraz 601 stypendiów uczniom o łącznej wartości blisko 586 tysięcy złotych.